Witam Was. Witam. Dzisiaj kolejny temat. On mówi większość jackfruit. Tak, jackfruit. Jest to taki owoc tropikalny. Powiem Wam, on jest dosyć ciężko spotykany w naszym kraju. No praktycznie ja jeszcze nie spotkałem się z nim w formie świeżej, żeby go gdzieś tutaj znaleźć. Udało mi się go znaleźć w formie wysuszonej. I kiedyś przy jakimś zamówieniu gdzieś coś składałem, nie pamiętam gdzie, bo to już było dawno, dawno temu, dostałem go w puszce. No w tej puszce ja go na pewno już tutaj raczej nie zjem, bo w tej puszce, ja wiem co tam jest. Ja kiedyś dawno temu pracowałem przy takich puszkach, jak się to pakowało, także ja wiem co tam w tym jest, także ja bym tego już wolał raczej nie zjeść, jak się to robi. Ja także... również coś, nie? Ja tu podziękuję, ale może nam się przydać do filmu. Wykorzystamy go po prostu w filmie. Tutaj, żeby można było go pokazać, ponieważ nie mam świeżego. Jak mi się uda, to bym się tutaj może gdzieś wyświetlił jakieś zdjęcie jego. Nie mam pojęcia, czy mi się to tak uda wstawić, jak mam w planie na ten moment, jak to teraz kręcę. Dobra, ale przejdźmy sobie dalej. W ogóle chciałem go omówić, ponieważ dużo z Was też często gdzieś bywa za granicą. Może nawet i mieszka na stałe za granicą, także może Wam się przydają troszeczkę dodatkowe informacje na temat tego owocu. Jest to jeden chyba z największych owoców, jakie ogólnie dorastają gdzieś na drzewach i tak dalej, ponieważ osiąga nawet do 50 kg jeden owoc, ale to jest tak naprawdę maks. One są przeważnie mniejsze, ale 50 potrafi osiągnąć. Bez problem. Owoc ten jest bardzo kalorycznym owocem. I tutaj nie objadałbym się aż zbytnio nim, ponieważ on zawiera naprawdę bardzo, bardzo dużo kalorii i myślę, że to mogłoby się gdzieś osadzić w nadmiernych ilościach i powiększyć naszą masę przez przypadek wtedy. Dodatkowo jeszcze powiem Wam, że on bardzo często jest wykorzystywany ostatnimi czasy, no może jeszcze nie w Polsce, bo w Polsce jest tak mniej spotykany, ale w innych krajach już jest wykorzystywany przez wegan, ponieważ okazuje się, że on jest dość dobrym zamiennikiem mięsa. Zamiennikiem mięsa, no, to ciężko raczej zamienić, ale ma, jeżeli się go odpowiednio przyrządzi, to ma dość dobrą konsystencję i smak, że może naśladować mięso. Ale to trzeba naprawdę umieć to przyrządzić i różnego rodzaju potrawy. Wiem, że są robione z tego. Ostatnio się gdzieś natknąłem na gulasz robiony właśnie na jackfrucie, który miał smakować jak mięso. Nie wiem, ja go nie próbowałem, ale widziałem, że było takie coś zrobione. I dodatkowo on zawiera dość sporą ilość białka też w sobie, co właśnie też jest tutaj mile widziane przez wegan, ponieważ mogą go sobie zamienić na mięso, żeby to białko uzupełnić. Także to tutaj jest w tym owocu. No nazwa polska, no niestety nie brzmi aż tak spektakularnie jak jackfruit czy jackfruit. Ponieważ nasza polska nazwa brzmi owoc drzewa bochenkowego. No akurat nie jest to zbyt spektakularne, no ale okej, to ja już wolę tę nazwę jackfruit. Dla mnie osobiście, ja nie umiem mówić tę nazwę tutaj, jak to jest w Polsce. Jackfruit is easier for me. No ogólnie te owoce są bardzo długie jeszcze, bo one czasami potrafią nawet i metr długości osiągnąć, czyli są takie ogórkowate, można powiedzieć. No i waży tylko 5 kilo mniej, to największy egzemplarz od niej, tak można sobie wyobrazić, mniej więcej. Nie schodzi dla mnie. Owoc ten zawiera dość spore ilości tego białka, jak już mówiłem, ale również jeszcze węglowodanów, tego jest nawet więcej niż białka, tam jest 24% węglowodanów w tym owocu oraz zawiera jeszcze dodatkowo tłuszcz. I też tylko jest tam troszeczkę, taka dosyć nawet spora ilość, jak na owoc. Także jest tutaj bardzo dziwna kombinacja, bo mamy tutaj węglowodany i białko i tłuszcz. To nie jest aż tak często spotykane w takich większych ilościach w jednym miejscu, że tak powiem. Na jeden kawałek owoc.
W Indiach jest to bardzo tani owoc i w Indiach żywi się nim przeważnie, niestety, ale ta najuboższa grupa społeczna, ponieważ on jest bardzo tani i można się nim bardzo szybko najeść i uzyskać swoją dawkę energii, ponieważ przez zawartą dużą ilość węglowodanów w tym owocu dostajemy dosyć szybko bardzo duży zastrzyk energii. Także tutaj akurat ci najubożsi żywią się po prostu tym. Należy jednak zachować ostrożność. Ja bym go nie spożywał tutaj w zbyt dużych ilościach, jak już mówiłem, ze względu na tą kaloryczność, ale ma jeszcze jedną rzecz. Zawiera bardzo dużo potasu. I teraz, jeżeli ktoś by znowu myślał, żeby go non-stop jeść cały czas i w nadmiernych ilościach, ponieważ tak jak mówię, on jest w Indiach jedzony bardzo często, ale oni się tam nie objadają nim, że pękają w szwach. Tylko jeszcze tam inne rzeczy też spożywają, ale jedzą tego mało. Jeżeli teraz zaczniemy jeść tego w nadmiernych ilościach, że ktoś się zacznie tym objadać, bo mu smakuje, może dojść po pewnym czasie do pewnego problemu, ponieważ ten owoc zawiera olbrzymie ilości potasu. Nawet więcej potasu niż banany. To jest naprawdę sporo, które tam jest w środku. Jeżeli przez dłuższy okres czasu będziemy tego potasu przyjmować zbyt dużo, może dojść do nadmiaru potasu w organizmie i może dojść do niewydolności nerek. I tu jest wtedy problem, bo może się to po prostu źle skończyć, nie? Dodatkowo owoc ten obniża nam ciśnienie krwi. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy z wysokim ciśnieniem, również tutaj jest taka opcja, że on reguluje nam to ciśnienie krwi, troszeczkę je ustawia. Spowalnia nam procesy starzenia również, czyli po prostu wolniej się starzejemy, pozostajemy dłużej młodzi. Zawiera też dosyć spore ilości witaminy C, co znowu przekłada się na pozytywną pracę naszego układu odpornościowego, co za tym idzie, zwiększa moc układu odpornościowego, że staje się bardziej wydajny. Dobra, tutaj macie to zdjęcie już. Tak to wygląda, bo nie wiem, czy mi się uda wstawić tutaj, także jakby nie było, to tak to wygląda, tylko oczywiście jest dość duże, bo tutaj jest malutkie na tym zdjęciu, ale tutaj mamy go właśnie w formie suszonej. I to ogólnie jest dostępne na naszym rynku, można to znaleźć. Ja to znalazłem w Auchanie, jakby się ktoś interesował. I tworzymy go sobie, jak on tam wygląda, pokażemy Wam dokładnie. Ogólnie jackfruit poprawia również nasz wzrok, ze względu na to, że zawiera bardzo dużą ilość witaminy A, właściwie beta-karotenu, który trzeba przetworzyć na witaminę A. I zawiera również luteinę. I tak to wygląda, to są takie płatki. W smaku przypomina jakby troszeczkę lekko jabłko, takie kwaśno-słodkie jest, takie bardzo ciekawy posmak. Tylko już mówię, na tym suszonym trzeba mieć solidne zęby. To jest naprawdę twarde do pogryzienia. Jeżeli ktoś ma słabe zęby, może mu się coś połamać na tych zębach i może po prostu wyjść szczerbaty, jak tego dają. Czyli bez zębów. Naprawdę jest bardzo twarde do pogryzienia. Czasami pomaga również nas chronić przed osteoporozą. Tutaj również jest takie coś. Także tutaj go mamy w tej puszce i tutaj on będzie w tej formie świeżej. Tą puszkę, tak jak mówiłem, gdzieś dostałem kiedyś gratis, tylko to on jest w zalewie solankowej. Czyli tak to mniej więcej wygląda, pokrojone w plasterki. Powiem wam, że to wygląda, jak się dobrze przypatrzycie, jak grzyb. Spód grzyba, te blaszki takie. Tak to troszeczkę wygląda. Tylko wiadomo, on tutaj w tej puszce troszeczkę koloru stracił, do wyblakło jak zwykle. No. Tym bardziej, że ta puszka ma już kilka lat. Także no, to już troszeczkę stoi, bo nie wiedziałem, co z tym zrobić. No i okazało się, że jednak się na coś przydało. Do prezentacji. Dobra. Dojrzały owoc powinien mieć taki jeszcze właśnie pomarańczowy kolor, pomarańczowo-brązowy, bo jak tutaj widzicie na tym zdjęciu, on tutaj jest zielony. Zielone to niestety, ale są niedojrzałe owoce jeszcze. No i ten akurat był zielony, bo tu nawet pisze u góry na puszce Grüne Jackfruit, czyli zielony.
I tak to mniej więcej wygląda. Dojrzałe owoce bardzo szybko się psują. Chronią nas również przed nowotworami i wpływa na korzystną pracę układu krwionośnego.